i kolejnej gwiazdy na naszym turnieju. Jak do tej pory, szanowni państwo, jedyny wśród mężczyzn oczywiście. Belgrad 1976, prawda? 8. 1978 Belgrad i tam właśnie zdobyła tytuł mistrza świata. Koniec pojedynku, a ja bardzo proszę o podejście do podium zawodników wagi 50 kg. Niwantow Wladysław, Ukraina, Gerada Sebastian, Krząszkowiec oraz reprezentant Irlandii Farel Jocza. Dekorują nasz przyjemny gość Zbigniew Rampo, trener, koordynator młodzieżowej reprezentacji Polski. Również brawa dla Zbyszka i trener, koordynator Śląskiego Związku Bokserskiego Ryszard Dziopa. Ryszard, jest tam i czyni swoją powinność. Komplet, widzę, już jest przy ringu. Miejsce trzecie w naszym turnieju 250, ale przepraszam, najpierw będą pewny. Najmocniej przepraszam. W tym pojedynku jednogłośne zwycięstwo na punkty odnosi Semeniuk Aleksander, Lwów, Ukraina. A teraz już dekoracja. Miejsce trzecie zdobywa reprezentant Irlandii, Farel Jocza. Ewa. Ale proszę na podium, proszę na podium. O, właśnie. Miejsce drugie zdobywa Niwantow Wladysław, Lwów, Ukraina. A zwycięzcą naszego pięknego turnieju w kategorii 50 kg jest Sebastian Gierada, Krząszkowiec.
i partia numer 4. W dniu dzisiejszym kategoria wagowa. Koniec pierwszej rundy w pojedynku wagi 54 kg. Wariant Świt, RKS Rzeszów, Narożnik Czerwony, Umryś Andrzej, Ukraina, Narożnik Niebieski. A ja bardzo proszę o przygotowanie do dekoracji zawodników wagi 64 kg. Semeniuk Aleksander. Ukraina, Kowalczyk Marcin, UKF dla Śląska i wolny. Runda druga. Thank you.
Rigolny, runda trzecia.
Jeszcze bardzo ważna wiadomość, szanowni państwo. Nasi przybili goście są do naszej dyspozycji. Są naprawdę to wspaniali ludzie, którzy kontaktują się naprawdę bardzo chętnie ze wszystkimi fanami, szczególnie głosu. Zapraszam, naprawdę każdy może uzyskać autograf, każdy może sobie zrobić fotkę. Ring wolny, runda pierwsza. Koniec pierwszej rundy, szanowni państwo, i kolejny nasz przemiły gość, ten maluch, co ma ponad 2 metry, Mariusz Lach! Mariusz Lach! Ładnie się mikrofon. Też mikrofon? Też mikrofon? No, tak się na tam jak potem mi się przewali za cała... Ale masz ten, tak, do tego, że... Tak, bo to wtedy nagrywa i... No tak. Ale statywu nie ma bolu. No, to tak. Nie mam statywu, nie jestem. Jeszcze na chwilę ten, zdejmę kamerę i... Thank you.
A miejsce pierwsze, Andrzej Umrysz.
Thank you.
Do matki numer 7 przygotują się zawodnicy wagi 54 kg. Igor Szkonor, Irlandia, narożnik czerwony, rekorder i Oskar Łużny, czempion wojny w powiatu Niski, narożnik niebieski. Następuje również zmiana obsady sędziowskiej, wagi w wyniku będzie prowadził przez Rafał, sędziowie Wójtowi, Stanisław Kumaneta, Waldemar Porządny oraz Widenstock, Arkadiusz, sędziowie czasu. W finałowym pojedynku kategorii wagowej 63
finał kategorii wagowej do 46 kg. Miejsca trzecie zdobywają Mikołaj Chumaj, Urbin Kieliszka oraz Arkady Kacper. Czempion, przepraszam, Jaśmulecki Amadeusz Chumaj. Zamość. Miejsce drugie. Chumaj Mikołaj, Urbin Kieliszka. A miejsce pierwsze Krystian Kuś. Dziękujemy bardzo. A my już zawodnicy mają 54 kg. Naroszny czerwony kolor. Igor Szkolor, Irlandia. Naroszny niebieski, Muszka Moska. Czerwion Wolny Powiat Techniczny. Dzień wolny, runda pierwsza.
Dłużny Oskar. Stosunek głosu dla kolejnego zwycięzcza Igor Szkodor. Zwycięża Marcin Rak, Raśkiewicz.
54 kg. Kadet. Proszę o przygotowanie się zawodników. Klimek Damian, Dawid Szuma oraz Igor Konor. I Michael Pawlikowski. Dekoruje za serca Siemnego Głównego pan Adam Pawełek. I pan prezes RKS Rybnik Anatolij Jakimczuk. Bardzo proszę, Anatolij Jakimczuk i zawodnicy kategorii wagowej 54 kg. Miejsca trzecie zdobywają Czuma Dawid i Damian Klimek. Jałożyński Klub Poczęsta. Miejsce drugie zdobywa Michał Pawlikowski, a miejsce pierwsze Igor Konor, Irlandia. Bardzo prosimy zawodnika z Zagłębia Konin, Michał Pawlikowski, numer 2 dzisiaj oddał walkę z powodu nieszczęścia trenera. Naprawdę zapewnić, jest to bardzo dobry zawodnik i oglądalibyśmy na pewno bardzo piękną walkę. Jeszcze chwila dla fotoreporterów. Ring wolny, runda pierwsza. Yeah.
Ludwik Kuczyński i Fiodor Łapi. Panowie trenerzy, bardzo bym prosił po zakończeniu tego pojedynku o dekorowanie kategorii wagowej 60 kg. Ring wolny, runda trzecia. Koniec pojedynku, a ja proszę już zajęcie miejsca obok podium zawodników. Kasprowicz Adrian, Kuczek Tomasz, Barczak Adrian i Marcin Rach oraz rekordujący pana Ludwika Kuczyńskiego i naszego szanownego i miłego gościa Fiodora Łapina. Bardzo proszę. W finałowym pojedynku wagi 60 kg jednoroczne zwycięstwo na punkty odnosi Daria Piłowa, Dzieńka Rzeszki. Ja bym prosił zwrócić jeszcze, szanowni państwo, uwagę na wspaniałą postawę trenera, coacha Irlandii. Po prostu bije pięknie, brawo, docenia umiejętności Rytana i jest to wielką sprawą. W kategorii 60 kg miejsce trzecie zdobywają Kasprowicz Adrian i Kuczek Tomasz. Miejsce drugie Adrian Barcza, a zwycięzcą zostaje Marcina.
Thank you.
i Damian Pikowar. Dekoracji proponują nasz szanowny gość, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, pan Grzegorz Rządkowski i prezes Śląskiego Związku Rosyjskiego, pan Andrzej Filip. Bardzo proszę po zakończeniu tego pojedynku o dekorację zawodników, których przed chwileczką wymieniłem. Ring wolny, runda trzecia. Pierwsze, Damian Pikowar, RKS Rybnik.
Dziękujemy bardzo. A przed nami finał kategorii wagowej 66 kg kadet. Narożnik czerwony, Olszewski Przemysław Giełkę z Katowice. Narożnik niebieski, Szuchecki Dawid, Wisła Kraków. Ring wolny, runda pierwsza.
chciałbym podejść się do tych zawodników, których już wymieniamy. Hajdu Mateusz, Podzierszo, Paweł Dorawczyński, Przemysław Kolej, Dekorują, trenerzy, finalistów, Sławomir Łukasik i Arkadiusz Małek. Ale proszę po ogłoszeniu werdyktu sędziowskiego. W tym pojedynku jednogłośne zwycięstwo na punkty odnosi Dawid Sumecki, Wisła Kraków. Dziękujemy bardzo. Teraz również przyjemna uroczystość, dekoracja medalistów waga 52 kg. Miejsca przecież zdobywają Hajduk Mateusz i Holger. Miejsce drugie, Paweł Moraczyński, Wilke z Borsztynica. A czempionem tej kategorii wagowej zostaje Olej Przemysław, Jaworzyński, Klub Buczewski, Jaworzyński.
było tylu chłopaków, to jest aż dziwne. Zwycięzcą kategorii wagowej.